Dzień dobry, wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów obecnych, przyszłych i tych, którzy być może, muszę się poprawić, zobaczą powtórkę tego tej transmisji na moim kanale na YouTubie. Proszę Państwa szanownego, moja dwudniowa mój dwudniowy detoks komputerowy dobiegł końca. Witam serdecznie, ja jestem Dziadek Antoni, a to jak widać jest ciąg dalszy Empyriona. Dzisiaj chciałbym zrobić... No trochę skończyć tu, trochę pogadać o różnych dziwnych rzeczach. Nie wiem, czy ktoś tam będzie zainteresowany bardzo mocno, czy nie. To ponaprawiać tutaj troszkę. I tak. Zacznę transmisję od pytania, które zadał mi wczoraj go przeczytałem, nie pamiętam dokładnie kiedy to było. Zadał mi Marcin z kanału Marcins. Chodzi o stan naładowania baterii, które są w piwnicy u mnie, a są ładowane przez też właśnie baterie słoneczne. Otóż ten stan naładowania jest w tym miejscu dokładnie. I to działa. O dziwo. Nie wiem, co to jest to, bo szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia zielonego, ale stan naładowania baterii można znaleźć tutaj, w tym miejscu. Co? Czemu mi to tu zdycha? Nie rozumiem tego, ale coś tu się, proszę Państwa szanownego, dzieje złego. Zachodzi, ktoś wchodzi. Aha, wszedł i wyszedł, nie wiem co chodzi, ale dobra. Jakby coś chcieli, to by powiedzieli. A że nie chcą, no to nie powiedzieli, to znaczy, że chyba nic nie chcą. Dobra, co ja tu miałem sobie zrobić? Aha, miałem sobie postawić, ile ja to mam? Raz, dwa, cztery, pięć. To jeszcze mogę postawić 10. No i to byłoby nawet nie głupie, żeby to postawić jeszcze 10. Zaraz bym zobaczył, jak to wygląda dokładnie sprawa ładowania tego ustrojstwa. Więc, no to więc sobie to zrobimy. Tak na szybko. Myślę, że uda mi się, bo... Znaczy, uda mi się zrobić ten duży statek, bo... Gdzie ja to mam? Aha, tu. Tu to. Gdzie to? Nie, tu. Nie kamień, tylko ruda. I teraz kitu. I chyba się zrobiło wszystko. O, zrobiło się wszystko. No proszę uprzejmie. Ale żem tego na czasku. O panie, to można wyłączyć, żeby nie brało nam energii. Teraz, proszę Państwa szanownego, nie ruda, tylko. Czemu tu jest ruda? I tu jest ruda, coś tu jest. Nie wiem, dobra, sztabki. To można wypieprzyć całkowicie, bo mi to jest do niczego, do szczęścia niepotrzebne. Teraz tak. 2, 3. No, fabryka jest, dobra. Tak i tak. Chyba mi jednak braknie. Tak coś miałem się mówić, że chyba mi jednak braknie. Oj, to w cholerę jasno mi braknie. Dobra, tą i tą, no właśnie tu, tą i tą, co to jest, krzem, kurde mało, dobra, no zobaczmy jak to wygląda, aha, to nie, to, a też nie, o, krzemu mam tyle ile powinienem mieć, no aha, neodym ma być, i satium ma być, no to, o panie, O panie, to nie tak trzeba zrobić. To trzeba zrobić, proszę Państwa, zupełnie inaczej. Mianowicie, gdzie to jest?
Jest. Do fabryki. I co mi tu brakuje? Erestrum 216. Proszę uprzejmie. I sru. I... Aha, to jest erestrum. To. I erestrum ile? 216. No to trochę za dużo teraz. Tak, sru. Dobra. Tworzywa sztuczna, to szopka miedzi, sztopka kobaltu. Dobra. 24. Uuu, panie. Dobra. To sobie zrobię w takim razie, skoro nie mogę sobie zrobić tamtego, to sobie zrobię to. Aha. No dobra, zrobię sobie to i sobie tutaj pojeżdżę po tej onej planecie i sobie, proszę Państwa, wykopię wszystko, co mogę jeszcze wykopać. A troszkę tego chyba jest, bo tu mogę wykopać. Tu i to pójdzie szybko. Tu jest żelazo. Tu jest, aha, tylko że tu są te wariaty, to by to było, trzeba najpierw najechać i zdelegalizować obecność tychżeż wariatów tutaj. A, zwłaszcza, że tu jest, które ty, aha, tu jest level pierwszy, tu jest czwarty. A, no tu mam miedź, tu mam żelazo i no to, to już niekoniecznie i tu jest żelazo. Level drugi. No to by było do załatwienia. I tu jest żelazo. A gdzie ja jestem? Aha, ja jestem tu. Tamtego nie ruszam, bo tam jest. No z przyczyn wiadomych, bo jak tam to ruszę, to będę miał przegwizdane i przestaną ze mną handlować. Aczkolwiek dalej nie wiem, skąd ja mam, kurde, wziąć ten on. Raz. Nie tak. To. Teraz tutaj skrzyneczka. Dobra. To i to. Teraz. Czy ja mam gdzieś tutaj tworzywo sztuczne? Nie mam. A dlaczego nie mam? No to zróbmy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. A niech będzie pięć. 50. To bym miał tutaj, teraz miałbym. Aha, jeszcze jedną rzecz. Jak to się zrobi, to ty mi tu masz, mój drogi, zrobić jedną podstawową rzecz, mianowicie wieże rakietowe nie, wieże pociskowe baza. Gdzie to kurde jest? Aha, to jeszcze mi się nie odblokowało? Wieże rakietowe. Nie, to jest CV, to nie chcę. No na HV miało być, ty. A jest, dobra. Wieżyczki Gatlinga, dobra. No to już to zrobimy sobie jedną tą. I będę miał tutaj od razu do. A kobal jeszcze. O, panie. Żelazo. Tego jest dużo. A gdzie jest kobalt? Jest. Okej, tu. Ach, i miedź jeszcze. Stówę prawie ponad. Sztabka kobalta 24. Raz, dwa. Dobra. Okej, i miedź. A, 140 niech będzie. Czyli to oddajemy. Miedź. Tu mam miedź. Okej. Dobra. Teraz tu. Nie tak. Aj tak. Dobra. Sru. No, i jest fajnie. Coś mnie. No, powiem wam tak, że nawet ten cały detoks mi się nawet, powiem szczerze, przydał. 280 to chyba już by było. Ile mi brakuje? Dobra, dam wszystko. Nie będę się tu szczypał. Ok, rozpocznij produkcję. 39 minut. Kurde, no. 39 minut i będziemy jechać. Co ja miałem mówić? Aha, że mi się ten detoks przydał i powiem szczerze, że nawet dosyć mocno mi się przydał,
Gdzie jest to? Jest tu. Dobra. Teraz to tu. Coś tu jeszcze mam wyrzucić? Chyba już nie. Dobra. Bo jakoś tak, no jakoś tak lepiej się czuję gdzieś tak. Znaczy dalej mi się nic nie chce robić tutaj, jeśli chodzi o ścisłość z... Okej, okay, dobra, i teraz w tę stronę jedziemy. Ciach, 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 ciach. Ty za daleko. Ale to było całkiem, powiem wam szczerze, sympatyczne. A czy detoks był wymuszony niemal, niejako? Tam jeszcze niżej, okej. Okay. Ponieważ musiałem przywieźć córkę. Córka mi się rozchorowała. I niestety ten kawał świata, ona by ni cholery nie przyjechała pociągiem, bo by w tym pociągu tak długo godzin nie wytrzymała. No więc musiałem po nią pojechać, pojechałem, przywiozłem, ja się przy okazji przejechałem, wytrząsło mnie okropecznie. Chociaż jedzie się bardzo dobrze, nie ukrywam, natomiast tak, dobra. Natomiast tak czy inaczej mnie trochę wyczepało i trochę mnie teraz co niektóre części ciała bolą. I nie mówię tu akuratnie o części, w której plecy tracą swą szlachetną nazwę, ponieważ tamto mnie akurat najmniej wyczepało. Co ja miałem zrobić? A już wiem, co miałem zrobić. Dobrze, to, nie to, tylko to, okej. Okay. I gdzie to jest? Jest. Nie małe, tylko duże. Dobra. Nie da się tak? Zrobiło się. Dobra, 11. Nie, dobra. A, ok. 10. Może być. Może być, jak najbardziej, proszę Państwa, szanownego, będzie. Cholera by wzięła. Ok. To się robi. Więc jeszcze tutaj mogę sobie troszkę, że tak powiem, pokombinić. I dobra. I z tej strony będzie chyba jeszcze trochę mało. Szkoda, że się to nie da tak, znaczy jakoś to się da, tylko ja nie pamiętam, jak to Spencer robił. On to jakoś robił śmiesznie, no to wsadzał. Sadzał to. Ktoś tam zaznaczał, zrobił stryk i mu się budowało cały ten. No ale on to buduje też troszkę inną metodą i sposobą. Mianowicie on to buduje na podstawie menu administratora, więc nie wytwarza tego wszystkiego, tylko po prostu sobie zabiera z menu administratora. No myślę, że się zmieści. Co prawda mi się tam chowa słoneczko już, ale nie szkodzi. Teraz schowaj sobie to. Teraz nie tam, tam masz iść. Chodź. Chodź, gościu kolorowy. A właśnie, a ciekawostka pana Dropsa, jak to by było wyglądało teraz? Zaraz. Tu sobie to... Ciekawe, jak to teraz wygląda? Aha, bateria 0%. No, pfff. Powiem wam, że to normalnie jest jakaś rewelacja pana Dropsa. Normalnie bym powiedział. Pęciu. Okej, dobra, pęciu. Jeszcze tu troszkę. Teraz 6. I no weź, no. Raz, okej, 2. Teraz tu, 1, 2. 3, ok, i tu 1, 2, 3, 4, ok. Teraz tu zrobimy tak, teraz tu zrobimy tak, teraz tu zrobimy nie tak, kurna ta demontaż. Dobra. Teraz tu musimy wstawić schody, żeby tam móc wleźć i drzwi, żeby tu móc wyleźć, więc najpierw zrobimy sobie, proszę uprzejmie, chodź tu. Dwa ci jeszcze zostały, no to rób.
schody betonowe, raz. I co ja miałem zrobić? A, drzwi. Drzwi, proszę Państwa, żeby było tak ciekawiej. No miałem te drzwi gdzieś tu, a tu są. Automatyczne, pancerne. Niech będą. Niech będą, będzie ciekawie. I będzie fajnie. Teraz tak. Bach, te kamienne dowody tu mam. O, następne mi się zrobiło. A czy ty mi otworzysz mały czy duży? Mały, bardzo ładnie. Cieszę się z tego tytułu. Betonowa grupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. A mogłem sobie od razu całe 100 zamiast zrobić po 10. No ale jestem dzisiaj najwyraźniej jakoś tak. Ała! Cicho bądź. Czego strzelasz? No zgłupiałeś do reszty, czy co? Świeci, bo coś mi się tu... Normalnie ten mój żuraw nie wytrzymuje obciążenia tego mikrofonu. I leci na rej. Żywcem zupełnie. Okej. Okay. Czyli tak, to mam teraz tak. Tutaj jeszcze zrobimy sobie 6 tu. 2, 3, ok, niech będzie 4. Teraz tu zrobimy tak. Nie, nie, kurde, nie strzelaj do mnie, cholera by wzięła. Ślak trafił, normalnie straszysz człowieka. Dobra, aha, teraz to sobie tu odpalę to, żeby mieć łatwiejsze podejście do pracy. Tak, tak, i pyk, pyk. I pyk, dobra, tam już potem zakończymy to wszystko, żeby to miało tak chociaż troszkę ręce i nogi, tu i no nie tak, ty młotku jeden, dobra, tu, aha, teraz muszę troszkę pod... Troszkę podrobić. Ok. Teraz znowu 6. I jedziemy z tym koksem. Tak, tak. Nie. Za daleko. Piecku, za daleko. Tak, tak. I tu możemy sobie robić. O. No, tam. Dobra. Teraz. Tu jedziemy dotąd. Dobra. Teraz gdzie? Teraz tu by się coś pasowało. Aha, tu jest zrobione. O. Ajaja. Tu by pasowało zrobić te cholerne roślinki. Tylko dlaczego one mnie nie chcą rosnąć? Ja się chciałem cholera zapytać. Po co tu kurde biega, że to one mnie tutaj nie chcą rosnąć? Jezus, skumaryjko. No kurna chata, ty mnie będziesz straszył, ty mnie chcesz normalnie do grobu doprowadzić, czy co? Będzie mnie tu straszył, młotek jeden. Nie ma pustej przestrzeni, wiem, że nie ma pustej przestrzeni, bo tam stoję, ty ciućmierz pieroński. Tu i pstryk, dobra, teraz spróbujmy to zrobić w tenżeż właśnie sposób. Tu i jedziemy z koksem, dobra. A może by to tak skończyć? Nie? No czy ja tu jeszcze mam? Aha nie, tu jeszcze mam. Tu jeszcze mam trochę sufitu. A, dobra. Jeszcze jest sufit? Jeszcze jest sufit. Nie jest źle. Dobrze wcale, ale nie jest źle, proszę Państwa Szanownego, więc... Okej, okay, tu... I okej, okay, tu i znowu tu, pyk, pyk, pyk i dobrze jest. No. Dzisiaj to się nawet nie przygotowałem specjalnie do gadania, tak szczerze powiedziawszy. A, oglądałem sobie Roka z Borysem, opowieść o tym, jak to część streamerów, którzy polecieli sobie z nielegalnym streamem Gali Fame MMA. Chłopiec, nie tu, tylko tu. No i przyszło im
Teraz do płacenia. No to powiem wam, że kurna chata. Jakby mi tak przyszło pismo od prawnika, że mam zapłacić 2,5 miliona nowych złotych, no to chyba bym poszedł na wiadukt od autostrady i skoczył pod pierwszą nadjeżdżającą ciężarówkę. Aczkolwiek, nie, to chyba nie, bo pojechałbym raczej i położył się na torach. Bo skacząc pod z wiaduktu na ciężarówkę, to zawsze można albo sobie chybić, albo nie daj Boże trafić akurat w kabinę kierowcy, w szybę, tam gdzie kierowca siedzi, jeszcze chłopu krzywdę zrobić. Co chłop temu winny, no, że człowiek głupi jest, no. W każdym bądź razie, no powiem wam, to tak było kwotowo, tak, że tak powiem. Naprawdę. I to podobno są dorośli ludzie. Ci, którzy to tak narobili, to podobno są dorośli ludzie. No powiem szczerze, że tu to bym się wadził, no ale różne są zainteresowania ludzkie. Tyk, dobra. Coś, że tu chyba za dużo postawił, nie? Nie, dobrze jest. Ciach, ciach, raz, dwa, dobra. Różne są zainteresowania ludzkie i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest czyjaś własność. A nauka albo boli, albo kosztuje. No w tym wypadku kosztuje i to dosyć dużo. No cóż. Trochę, żebym sobie tu chyba coś popieprzył. A no dobra, nieważne. No trochę, żebym sobie tu popieprzył, ale dobra. Ty, co ja sobie tu zrobiłem? Okej. Okay. A, taki sobie tutaj winkiel zrobiłem. I tak, nikogo nie ma, nikt nie zadaje pytań. Cisza, panie, spokój. Nie, to kurde, tylko to. Pstryk już, dobra. Czyli tak, tu jest, tu jest. Cześć, Aleksander. No powiem szczerze, tak, no jest to prawda, to że ktoś jest dorosły, nie znaczy, że jest inteligentny. No różnie to bywa, wiesz, jak jest, no. Są ludzie, którzy nie grzeszą inteligencją. I to tak przez całe życie to i nawet tak zostaje. Gdzie to jest? Aha, tu jest. Nie, dobrze, tu jest. Schody na 8 i jeszcze coś tu miałem, tu zrobione. Ty gościu, a tu jest 16? Łociuj majonez, ale żądam tego na czasku. 8. Nie tak. I tak, o właśnie. Wlezie? Los. Los, z los, łazi dookoła, panie, o panie. Elegancko. Dobra. No i aha. Aha, to dlatego ja sobie to tutaj robiłem. Dobra, 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 okej. Okay. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. No, to jest fakt. A cwaniaków to tutaj w tym kraju nie brakuje. Za każdym razem jest takiego, co tam, kurde, ja nie dam rady, ja nie dam rady. No, później się kończy, jak się kończy. Tak, 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 tak. I tam, i teraz tu, i tu, i tu, i tu, tu, i tu. I da się? O, no jak pięknie się teraz się wszystko da. A, jeszcze drzwi. Jeszcze drzwi przecież miałem sobie tutaj zrobić. Moment. Te drzwi są. Drzwi, halo, są. 8. 8, nie 6, tylko 8. Co to jakoś tak? Nie tak. Dobrze było, tak było. Nie no, widzielibyście taki myk? Takich drzwi to jeszcze nie było. Aha, one są lewe, prawe, jakieś jeszcze inne. Panie, fajne. Fajne, fajniste. Aha, ale tu sobie muszę jeszcze wsadzić jakąś tą oną.
Nie wiem, jakiś taki. Znaczy, tak ogólnie to dzisiaj jestem jakiś taki zdechnięty, jakiś taki nijaki, taki nic mi się nie chce. Mam iść jutro do jednego lekarza, pojutrze do drugiego lekarza, to mi się już w ogóle nic nie chce. I tak bym się tylko położył, i tam bym se tak leżał. I tak bym se tak nic nie robił, i tak bym se tak leżał. Dobra, 9. Miało być tak. Dobrze, i tak. I dobrze. I następny. I dobrze. I następne. No, ty, co ja tu zrobiłem? O, szkurna, leżę se zrobiłem. No dobrze. A wiesz co, że tak, na pewno. Była, faktycznie, przecież była równonoc teraz letnia. Przecież zrównanie letnie, czy jakoś tam to się tak fachowo nazywa, nie wiem nawet. Fakt, przecież 21 czerwca, sobótki, noc kupały, panie, co daje ja na kiju. Ty, ale coś mi się tu... Nie, no nie pizło mi się, dobrze jest. Czyli to nawet tak nie działa, w nocy nawet działa, no widzieliście, ale jaja. Tak, nie tu, tylko tu. Tu i teraz. No, ty, tu i teraz. No, ty. Tu i teraz jeszcze. No weź to tu ustaw, ty, no weź, no proszę cię. Ty, no nie bądź wiśnia. I tu, dobra. Chyba w miarę równo zrobiłem. Ja nawet w miarę równo. Jak wygląda? No, całkiem możliwe. To znaczy, ja się bardzo kiepsko zawsze czuję, jak jest zmiana. 500, dajmy, czy to jest nie czas operacyjny, 25. To nie ma nic, dobra. Nie wiem, o co tu chodzi, no. Bateria 0. Kurde, no. Już co, gościu kolorowy, chodź, no. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Jak ty se tu namiocik rozłożysz, panie, ten TGS. Piźniesz się do spania, proszę uprzejmie, o, srubu budu. I... O, blueprint successfully się zrobił. No jak proszę uprzejmie, jak ładnie. Jeszcze się blueprint successfulował. O. Widzielibyście taki myk? Aha, ale tego tak, tego tu. A może postawię? Nie, nie postawię. Dobra, to tutaj muszę zrobić w takim razie troszkę inaczej. Ile mi zostało jeszcze? Dycha mi zostało, a mogę postawić. Nie wiem ile. Dobra. Więc będziemy stawiać teraz część dalszą. dajesz. No. Znaczy ja ogólnie jestem taki też trochę ciunięty, bo przejechałem w sobotę i w niedzielę trochę kilometrów i to tak. I to byłoby na tyle. Okej, nawet nieźle. Dobra. I jak to wygląda? Nijak nie wygląda. Tak. Tak, właśnie do środka. I teraz tu jest full. Tu jest prawie full. I to wygląda. I to wygląda. Maksymalne wydanie 501 kW. Nie rozumiem tego. Można maksymalnie wsadzić 15. Boże, cholera.
Tu jest co? Waga, umieszczenie bazy, wymiary, dopuszczalna liczba 15. Raz, dwa, dobra, moment, no to tak, ok. Panel słoneczny, 18, aha. A nie, dobrze, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. A, bo tu jest, dobra, kondensatory są, jest pięć kondensatorów, nie, no dobra, dobra, ok. Czyli tu by się w sumie w miarę zgadzało. Wszystko, co by się miało zgadzać, ale o, bateria się naładowała 1%. Dobrze, teraz tak. Zrobił mi się tutaj ten on blueprint, więc sobie tego blueprinta, proszę Państwa, szanownego, zaraz tutaj ułożę, umieszczę i pstyk. I ślicznie, a ty tu, a to ty już masz tutaj taką fajną harmatę, panie. Co ty, ty, aha, momento. Momento, momento. Zaraz, tu sobie muszę coś zrobić takie, żeby móc sobie tam wyleść. Nie będę tu skakał jak kozica, kurde, bo no, jak się znajduje, nic się nie znajduje, kuźwa, no. Cześć. Włącz się. Nie tu. Tu mówiłem. Dobra. Okej. Okay. No, włącz się tu. Dobra. Teraz tak. Teraz. Jak to zrobić? Jak to, proszę Państwa, szanownego, zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Tak. Odpowiednio na dokładkę ręce i nogi. Dobra. Cześć. Zjedź, postaw się tu i tu, ok, teraz tak, tutaj, gdzie to jest, no tu jest, dobra, i jak to zrobić, a kurde, zaśnie ten klawisz, jedno tu, drugie tu, teraz tutaj, to, jedno tu, drugie tu i ok, schowaj się, teraz tu schowaj się. Jak to wychodzi? Głupio, ale działa. A skoro działa, to nie jest głupie. Dobrze, sześć, nie to, to duże, jedno, drugie, ok, działa, działa, czyli jak działa, to nie jest głupie. Teraz tak. Teraz to ja muszę sobie poszukać. Aha, tu jest 17. Ło, panie, to coś mało. Mało, mało. Zróbmy jeszcze 100 i 100. A nie, momentu. Słuchaj, przecież to ja powinienem już tu mieć. Ło, kurde, bolans. Okręt dowodzenia. Nie, statek, nie, broń, nie, narzędzia, nie, inne. Jest. Oto właśnie się miał jeden górnik, drugi górnik, trzeci górnik. Dobra. Do górnika chyba miałem. Chyba miałem. A gdzie jest górnik? Halo, Mietku. Tu jest górnik. Górnik. Nie tu, a tu. Nie tu, a tu, też nie, a tu, też nie, tu, nie ma górnika? Nie ma. A auto? A, u, ty. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Kurde, no przecież był. Jak to nie ma? Dlaczego nie ma? No taki był ładny, amerykański, no. No takich amerykańskich. Co jest grane? Halo, Mietku, dlaczego nie ma autogórnika? Ja poproszę jednego. Miałem części nawet. I co tu jest? No nie ma. Ale ja nie ma.
Karabin snajperski. Coś tam, coś tam, coś tam. Wiertła. Cuda jaja na kiju. Dobra, nie chcesz, to nie. Nie będę cię tu, panie TGS. A ty, a gdzie ty masz? W czym ja to mam zrobić, ty? Duży... Aha, momento, momento, momento. To nie ma być duży konstruktor, tylko to ma być... Zamknij wszystko, otwórz to. Zaawansowany konstruktor. O właśnie. I zaawansowanym konstruktorem butla z wodorem będzie tego stuwa. Dobra. I teraz, czy ja tu mam gdzieś tego pierońskiego górnika? Mam, tu ma, aha, widzisz. Ty, moment, a przecież ja miałem. Tralala, halo, mietku, baza. Cześć. No właśnie znalazłem, tak, jest zaawansowanym. I nawet miałem gdzieś do niego... fragmenty, tylko nie wiem gdzie. Uhaha. Co to jest? Wieże rakietowe, to nie chcę. To se przestawię tu. Tu mam lampy inkubacyjne. To se schowam tu. No ja cię kręcę, przecież miałem takie. A może zem go gdzie indziej ten? Dobra. To sobie posadzę to jedno. Jakie fajne lat, jakie fajne drzwi normalnie, ja pierdziule. I spróbujemy, zobaczymy, co mi coś... Nie to, kurde, to 8. Nie, 8, nie 9. Dobra. Dobra. To się świeci. No mam nadzieję, że to wszystko będzie miało ręce i nogi. Ale fajne drzwi, ale one mi się podobają, słuchajcie. Aha, ty. Ciućmo pieruńsko. A ty żeś se wziął? Nie wziąłeś se. Se miałeś wziąć to. I se miałeś wziąć to. I możesz se wziąć to. I teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak tu wleziemy do środka. Tralala. Ok. F. I tabulator. I główny. I zarządzaj. I ciekawe, ile teraz jak... Ty. Nie, no to jest jakiś... No przecież to kurna brałem. Aha. Ty pipereuszu durnowaty, ty. Jak się ktoś dupą urodzi, to już z kowronkiem niestety, proszę państwa szanownego, nie umrze. O, 3% się bateria naładowała. O proszę, 1,78 kW mocy. Ale czemu tu jest brak? 280 W. Aha, to jest pobór energii tutaj jest. A tutaj jest nic, bo jeszcze jest tylko 3%. A widzicie. No, rzuciłem se to na cargo palet. Pierdoła, dzień dobry. Gdzie to jest? Paliwo, woda, tlen, cargo, palety. To miało być tak. Jedno, drugie. Idzie trzecie, trzecie. Ok, dobra. Co to jest? Działka ogrodnicza, beton. Nie chcę. Nie chcę. Teraz włazimy tu. Teraz tak. Tak. I. Zarządzaj. I. Patrzcie, patrzcie, no widzielibyście taki myk. Dobra, lodówka, skrzynia na amunicję. Nie tak chcę. Teraz, co ty masz? 15 mm. Ok. A czy ty masz tutaj, proszę ciebie, kochany mój, ty szanowny przyjacielu, silnik, drzwi, a masz konstruktora. Masz smal konstruktor, proszę uprzejmie. Ok. Skrzynia 1. Czy ty możesz mi tu zrobić na przykład amunicję 15 mm? Możesz. Proszę. Stalowa blacha i nitroceluloza. I tutaj zróbmy tak. Z
skrzynia na amunicji. Się. Ok. Czy ja tam mogę w ogóle zaparkować? Dobrze by było, żeby to. Żebym ja sobie tu mógł zaparkować. Tak po letku chociaż. 2,5. Uuu, to już jest lepsze. To już jest, proszę Państwa, lepsze. Bo. Proszę. I pyk. I dobra. I tak. Tak. Baza, ale to nie to, tylko. Halo, halo, Mietku. To. Tutaj. To. I skrzynia 1. I bardzo ładnie. Teraz tak. Tu mam stalową blachę. Proszę uprzejmie. Dziś tu miałem drzewa dużo, ale mam mało. Dlaczego mam mało drzewa? I sztabka żelaza. A nie będę tak dużo brał, wezmę tylko tyle. I a, nie to. A czy ty tutaj. Nie to. To. Nie ma. A dlaczego nie ma? Dobra. Nie wiem po co mi to. No tak, niech będzie. To te, też sobie wezmę troszkę. Po co mi to, to nie wiem. Ammo, tu jest ile? 15 mm. Dudzio, dudzio, ale to niech będzie dudzio, dudzio, bo jakbym tam poleciał gdzieś tam, to. To teraz, proszę Państwa, szanownego. A teraz, proszę Państwa, szanownego. Aha! Kurde, ja to mogę zrobić już teraz. Weź tu. Weź tu. Zadokuj się, proszę. Teraz, proszę Państwa, szanownego, to ja tutaj mogę zrobić chyba taki myk pod tytułem. Mogę zrobić, teoretycznie w każdym razie, praktycznie chyba też, tutaj. Mogę, proszę Państwa, zrobić. O, właśnie to. Tak, tak, o, właśnie to. I to należy zrobić. Ile tu jest? 24. Dobra, to to sobie będzie robił za chwilę. Natomiast muszę tutaj wykonać tą rzecz właśnie. Rzecz. Teraz. Ty, ale nie tak. Kurde, zrobię sobie takie dwie. Nie panel słoneczny, zaawansowany kontraktor. Dobra. Zrobię sobie takie dwa. O, proszę. I se, proszę Państwa, teraz zrobię jeszcze taki jeden drobny myk. Złaś. Złaś, Wasia. Proszę Państwa, ja se tu. O, właśnie. Ja se tu. 6. Pyk, pyk, tak, 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 tak. O. I znowu. Tak, tak. I. O. I. O. Tak, żebym sobie tam nie zatkał tego, chyba sobie. Nie, nie widzę, cholera. Nic nie widzę. I nie zobaczysz, dopóki nie kupisz za nowych soczewek kontaktowych. Normalnie jak mnie doprowadzają do szewskiej pasji, proszę Państwa, szanownego, te durnowate radiowe reklamy leków, to no to ses w górę, sprawy nie zdajecie. Przecież to jest takie kurna głupie, takie głupie, że normalnie już głupszego, to już głupsze rzeczy to już nie mogli wymyśleć, no. Na serio. Kto to kuźwa widział? To po kiego grzyba nam tekonowały? To cholera jasna, idziemy sobie do apteki, kupujemy sobie tabletkę na wzdęcia i ta tabletka jest na wszystko przy okazji. Kuźwa. Co oni z nas zrobili? Wczoraj tak a propos rozmawiałem z córką na temat na tematy różne, różniste, no bo żeśmy dosyć kawałek jechali, więc no więc notabene nie pamiętam. Aleksander, ty jesteś ze Szczecina, tak? Dobrze mówię, dobrze pamiętałem? Teraz, aha, ty, czekaj, no czekaj, no czekaj, no czekaj. Żebym ja se tutaj zaś teraz nie za. A dobrze, tu se nie, to se nie za chachmęce. No to se to mogę zrobić, proszę Państwa, szanownego, na
Pyk, pyk. I teraz tak, pyk, pyk. Tak, tak. I... proszę cię bardzo, nie bądź taki ten, no, homofobiczny, proszę ciebie. No dobrze, to jest kanał kulturalny. To jest, proszę ciebie, kanał, który czasem dzieci jakieś tam oglądają i my musimy dawać przykład, proszę ciebie, i powinienem zmienić dealera, bo normalnie to mi się tak pipcy, że historia świata. Teraz dobra. Aczkolwiek pomysł nie jest zły. Dlaczego? Ile mam? Bateria zero. To jest głupie to jakieś dość, no. Słuchajcie, to jest takie głupie, że to się w głowie nie mieści, no. Nie to. To teraz. Nie to. To teraz. To teraz. To teraz. To teraz. No i bo mi kanał zamkną. A, no ciężkiej broni to nie jest to, ale był gdzieś tu. No, miałem takiego fajnego autogórnika. I on mi się gdzieś zgubił. Jest. 8. Dobrze. Teraz zrobimy tak. Ty mi tutaj wjedziesz, to ty mi tu możesz wjechać aż tu. Nie, niech będzie tu. Jeden. Demontaż. 8. 8. No co jest? Czemu mi ty? Co jest to? Aha. O, to nie jest do bazy. Tylko do statku. Ty dupo wołowaty. Muszę sobie zrobić dekonstruktor. Moment, teraz muszę zrobić to jeszcze raz. Zaawansowany konstruktor. Teraz tu. Teraz. Kurde, dupę. To jest. No. Stacja naprawcza, to jest baza, to jest CV, ale ty, a stacja naprawcza T2, ja przepraszam najmocniej, ale to gdzie ona jest? Dobrze, na... To ja sobie tego nie odblokowałem? Ej, ty, bez jaj, 2 kilo. Baza. No pewnie, że się nie odblokowałem. No jasne, no przecież. To te dwa. Raz, dwa. Dobra. I rób, Wasia, rób. Cześć, Avertus. Co? Wakacje? Święty spokój. Kurde, ale bym się chętnie do szkoły wrócił. Wiecie, co w szkole było najpiękniejsze? To ja oczywiście nikogo do tego nie namawiam. Nie wiem, broń Boże. A zwłaszcza, że są wakacje. I człowiek to tak se... Człowiek to se tak se ten... Jak mu się nie chciało iść do szkoły, to se nie szedł. I chromolił. A teraz jak mi się nie chce iść do roboty, to se muszę iść do lekarza i kombinować jak koń pod górę. Ja, to jest właśnie różnica. Dlatego jedyne, czego żałuję z lat młodości, to żeby mnie, tego, że byłem taki durny. No. No ale no, co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co pan zrobić? No nic pan nie zrobić, no i tyle. No.
I ok, teraz robimy tak, to damy tu, teraz to damy. Co jest, kurna? Tak? Tylko jedno można? No to będzie tylko jedno. Jun, coś poleciało na dół, ciul majonez. 8. I dziękujemy. Dobrze. No to sobie teraz tutaj muszę dziurę zatkać. 6. No, a ty wiesz, co się działo na drogach? Ja pierdziule. Naród dostał A witajcie, towarzyszu Józefie. Diabolo gracie? Ale które? Bo to tych diabolów to było... dwóch ich było. Albo trzech? Nie, dwóch. Co to się tu... Wzięlibyście takie coś? Shift F. Dobra, i co? Rośnie? Niby rośnie. Czemu tu się takie... Dzieją cuda jaja na kiju. Wyście to widzieliście to? O, coś tam się dziewczyny. Raz. I raz, okej. Okay. I napraw na wzór. No i tak. I jest fajnie. Proszę Państwa, szanownego, ponieważ ała, wyłaś. Ponieważ teraz, proszę Państwa, szanownego, to co mi się rozpiży, to mi się naprawi na wzór projektu. Dobra. No to jak tego nie mogę zrobić dwóch, tylko jednego, to... No to jedziemy oberżnąć jakieś drzewo. I tak będzie chyba najprościej, żeby sobie... No to jedziemy. Teraz zrobimy tak. Dwa. I ale ty, kuźwa, chłopie, aś ty masz cel. Ale ty masz cel. Dzisiaj masz taki cel normalnie, że ale mi się pieprzy. Dup. Było drzewo. Nie ma drzewa. Dobra, teraz zrobimy tak. Tak. I... Tak. I... No, zapewne stanowczo tak. Ok, raz, dwa, trzy. Dobrze. Teraz tak, tu, aha. Tylko teraz muszę jeszcze zrobić jedną rzecz. Tu i skrzynia na zbiory i pyk. I zasuwamy teraz dalej. Ty, a to się da obciąć? Nie, bo przez to przelatuje. Okej, okay. Dobra, czekajcie. Teraz muszę sobie znaleźć najbliższe złoże, czyli złoże najbliższe mam tutaj. Okej. Okay. I drzewa śmierci. Nie, to wiesz, to jest tak, towarzyszu, to jest, nie są drzewa śmierci, tylko to jest... Do czego on tam, kurde, strzela? Ty głupi jakiś czy coś? Tylko to jest taki myk, że... Co? A, pajączki, dobra. Pajączki, pajączek, bez nóżek i bez rączek. Ty! Do dupy, to on się topi teraz? No to co do dupy taki biznes to? Kuźwa, jak się ma ten, to przez wodę przelecieć, to on się topi. Ja jestem w ogóle głodny. Coś by trzeba było zjeść, a tu jak na złość, nic, kurde, nie ma. Jest coś, dobra. Nie jest źle, dobrze wcale. Weź, wyląduj. No raczej.
Pasy ruchu się oddziela. To też zależy gdzie, bo jak w miastach, to najczęściej sadzą drzewa, bo to jest mniejszy koszt. Natomiast faktycznie, no na autostradzie to wiesz, też widziałem takie myki, że chodź, chodź tu skurczybyku jeden, chodź tu, wiesz, mnie tu, a masz ty cholero durnowa taty. Pięknie, no to mam żarełko. Dudziu, dudziu, żarełka mam. Ale, no wiesz, to jest tak samo jak na niektórych drogach takich bocznych, dają zamiast barier energochłonnych takie liny rozpinają. No ja stwierdziłem, że to jest w ogóle genialny w swojej prostocie pomysł, bo potem tylko przyjeżdża gościu, zbiera zwłoki do worka i cześć. Nie, towarzyszu, kartonów nie mogą dać, dlatego że jak wszyscy wiemy, na kartonach zginęła Hanka z tego, no, z M jak miłość, więc takie kartony są zabójcze i to nie mogą być. To nie. To byłoby zbyt dużo wypadków śmiertelnych. To nie, to nie może tak być. To jest, towarzyszu, rzecz. No. A ja widziałem właśnie poza miastem takie liny. Znaczy na drogach, no, na krajówce, no bo to tam było 90 maksymalnie. No ale weź przypierdziel autem, jadąc 90 osobówką, taką mniejszą, w takie liny, to przecież to cię potnie. No już nie mówię o tym, o dawcach narządu, bo już wtedy to już nie są dawcy narządów, tylko te eksponaty anatomiczne, bo to przecież od razu do pokrojone na plasterki, nie? No ale w tym kraju ogólnie robi się wszystko, żeby wyszło zupełnie na odwrót. To takie jest bardzo, bardzo dziwne, ale prawdziwe. Gdzie jest lodówka? Gdzie jest lodówka? Raz, 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 raz. No, to jest prawda. Dobra, teraz tak. A, przecież ja tu mam jedzenie. Dobra, okej, to tamto niech się robi. Ja sobie tutaj. Ile on daje? 500. Ale to nie, to sobie zostawię na zaś. Tak. Okej. Jeden zostanie mi tylko. Ale to jakbym sobie wziął i wziął sobie tu i mogę sobie zrobić. Zrobię sobie dwa. Może się uda. Tak, nie, to moja znajoma pielęgniarka kiedyś zapytała. Ona pracowała, znaczy nie wiem czy jeszcze pracuje, ale pracowała na OIOM-ie. I był taki myk, że. Ty, świecisz? Świecisz. Dobra. Kurde, gdzie ja mam lecieć, jechać? Nie tu, tylko tu. Dobra, czyli nie tam, tylko tam gdzieś. I przywozili im tam motocyklistów i ona się kiedyś zapytała, nie, ktoś powiedział, że nie, czekajcie, jak to było, a już wiem jak to było. To był taki myk, że ktoś się zapytał, dlaczego oni przywiązują się do motocykla. No coś w tym jest, faktycznie, no golą wąsy. I to rewelacyjnie golą wąsy. I ja jej w końcu wytłumaczyłem, po co oni się przywiązują do kierownicy od motocykla, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą na ścigaczach. No, i ona mówi, że no właśnie przywieźli takiego, którego odwiązali od motocykla. No i chłopak to przeżył. Tylko, że zerwał sobie kręgosłup na wysokości karku. Ale przeżył. A stwierdziłem, że chyba wolałbym sobie język połknąć. Matko Boska. No ale cóż, no człowiek jest młody, to nie bardzo myśli. Wiem coś o tym, jeszcze to pamiętam. Hi, hi, hi.
Dobra, nie będę. Będę tutaj pozbieram tu, bo muszę sobie trochę żarełka. No ty, czemu mi ty. Aha, bo to puste. Tam są jakieś badziewia. Tu jest coś. Jeszcze. Zaraz zapewne mi tu jakieś pająki wylezą albo coś innego. Chociaż nie, pająki to mi tamten. Tamten mój on wariot chyba powystrzelał. I dobrze. Tego nie chcę, chociaż to, z tego się coś robi, ale nie mogę sobie przypomnieć co. Dobrze, biegnij Wasia, biegnij. Biegnij Wasia, gdzie to jest? Tu jest. Dobrze, dobrze, biegnij Wasia, biegnij. Co tam jest? A, tu jest ten. To można wziąć. O, a tu są jakieś te... No, ja wiem, czy nie stoją. Stoją. Właśnie jak jechałem w tamtą stronę, no to sobie tak popatrzyłem na Google'ach, nie? Mówię, no to wszystko jest fajnie, tylko że nie popatrzyłem, że jest remont na bramkach we Wrocławiu. I kurna, stałem tam prawie godzinę. No, myślałem, że mnie szlak trafi. Ale cóż. Za głupotę się płaci. Wziąć, teraz weźmiemy tak, tu, nie tu, tu. A co, przy okazji pozbieram trochę. A tam jest kamyk, dobra. Pozbieram sobie trochę drzewa. Ale nie ukrywam, u nas w mieście, powiem wam szczerze, tak zrobili bardzo fajną komunikację miejską. Bilet kosztuje 180 zł na wszystkie linie, na cały rok. Jest to piękne. Wsiadasz i jedziesz i nie myślisz o tym, żeś sobie biletu nie skasował albo coś. A poza tym można sobie kupić bilet. Zaraz, ja coś tu nie tak jadę jak powinienem. A no nie, jeszcze elaj tam już. Jezu, sicko, Maryjko, chłopieś, ty jest durny, no. Teraz tak pewnie się teraz się utopię. Nie, nawet nie. No wyłaź. Wyłaź tam. Okej. Okay. Po cholerę ty tam strzelasz do czegoś. Leżysz się uspokój. A jakbym se teraz. No, coś kurna w tym jest. Coś w tym faktycznie jest. I teraz, jeżeli ja się tutaj. Do czego ty tu mi strzelasz? A, do tego wariata. Ty, ten wariat jest fajny. Bo ten wariat ma takie ten. Takie coś, co na tym pisze mleko. No, ląduj. Ty, gościu. Pszt, pszt, ląduj. Która jest godzina? 20:08. Kurde, nic nie widzę. Nic nie widzę, proszę Państwa, szanownego. Gdzie ten wariat jest? A tu jest, okej. Okay. Jeszcze dążyłem chyba. Tak, mięsko się wzięło się. Widzisz parę innych dziwnych rzeczy. Tu jest chyba. Jest czy nie ma? Jest stacja. No, otwórz się. Tu jest stacja medyczna. A tu jest ten, ale tutaj nie mam. Nie ma zbiornika. A tu jest, o. Piękna stacja medyczna. Bardzo mi się to podoba. Szkoda tylko, że można to zamontować tylko na tym ustrojstwie, a nie można na tamtym innym. No ale nie można mieć wszystkiego naraz, niestety. Wieże i uzbrojenia. Tak. Trochę do dupy, ale to nic. No, weź. Okej. Okay. Tylko nie strzelaj, dobrze? Proszę cię, nie strzelaj. O, tu jest miodek. Ale miodka to ja tam gdzieś też mam. Masz kurna chata to. Amunicji masz za dużo. Młotku jeden. Poryty. O, tam miałem te, ale nie chcę mi się już wysiadać. O, dup, 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 dup.
dwa. No, aha, ty, nie to. Ej. O, tak się to właśnie robiło. Wiedziałem, że jakoś to się tak robiło dziwnie, ale... Talon terytorium wjechałem. Boż. Dlaczego ty coś tam, kurde, strzelasz? Nie? Co to? A, to to. No strzelaj już do tego, ty. Gościu, no do teraz nie chcesz strzelać. Jest młotek. To jest młot, no. O, zauważyłeś, tak? Zauważyłeś? Dobrze zrobiłeś, że zauważyłeś. Jeszcze jeden. Weź go tutaj, panie, ten. Dobra. Nie chcesz, tak? Nie krzycz. Nie krzycz, agresywny dinozaurze. A ten mi już pewnie zdążył zniknąć, bo... Nie, jeszcze chyba może nie. Dążyłem, dobra. Zdążyłem, proszę państwa, szanownego, będę miał żarełko. Mater, jaki ja ślepy jestem, ja już nawet czatu nie widzę. Matko przenajświętsza. Jedyna ty moja. Lodówka, dobrze. Raz, 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 raz. Okej, okay. Aha, jeszcze raz. Dobra, tu. Teraz skrzynia jeden. Tu i robisz dalej, a robisz jeszcze, dobra. Oś tego na czasko, chłopie, aś tego na czasko. Dobra, dźwigaj się i jedziemy tam. Nie, nie obracaj się, tylko jedź. Tak się zastanawiałem dzisiaj nad dywizją, ale tak nie bardzo mi się... widziało to, szczerze powiedziawszy. No jakoś tak nie bardzo, no. Chociaż chętnie bym sobie postrzelał, nie ukrywam. No, musiałbym ubrać inne okulary, ale... Ale ostatecznie... Dajesz, bo tu są różne dziwne, ciekawe rzeczy. No lądujże szybciej, proszę ciebie. Młotku ty jeden. Zaraz, tu gdzieś coś widziałem. O to właśnie chodziło. Okej, okay. I... O, grzybek. Może być grzybek. I to jest gdzieś tam? Gdzie to jest? Division, tak jest, The Division. Nie tam, tylko tu, kurna. Tam. A w drugą stronę oczywiście sobie pojechałem. Ja sobie oczywiście w drugą stronę pojechałem. Sru. Nie ślata, to dobrze. Jak nie ślata, to jest bardzo dobrze. No i gdzie to jest? I poleciał po wodzie, ale jajo. No gdzie to jest? Juhu! I srudu. Dobra. Okej, okej. Gdzie to kurde jest? A tu jest, no dobra. Czyli to jest gdzieś tu. Lecym, lecym, lecym. Okej. Tam jest plujek.
Możesz plujka, możesz zastrzelić. Kurde, nic nie widzę przez to. Góry, doły, wądoły i inne paści. Oj, zaczynam być coraz bardziej śnięty. Coś to jest dzisiaj na te... na rzeczy. No i gdzie ja jestem? Przepraszam najmocniej. No przecież jak... już powinienem być, a... nie mam... zaznaczone. No i znowu mi się coś spieprzyło i mi się nie pokazuje. Dlaczego mi się nie pokazuje? Przepraszam najmocniej. To wiem. No i co? No i... no i teraz... o cholera. No i teraz trzeba... o, dobrze. Bo se nie zjechałem na dół, tylko se po te i bym... ale bym se zrobił. Ale bym se zrobił. Słuchajcie, moment o. Nie, bo teraz ja muszę zrobić restart. Bo widzę, że mi się tutaj... to coś popipcyło żywcem. Na pewno się wody napiję. No właśnie. Weź, 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 wyżej, 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 wyżej. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, okej. Dobra, okej. Coś to jest cienkie. No weź no wjedź tam do środka, no proszę cię, czego ty mi... Dobrze, teraz do góry. Dobrze, pięknie. No takie kopanie to ja, proszę państwa, szanownego rozumiem. Szkoda tylko, że to się nie da teraz jeszcze... Co ja tu gdzieś coś wiedzę? Aha, to już wykopałem wszystko, dobrze. Dobra, o, wjechaliśmy, srubobudu, shift, srubobudu, no jest ładnie, no jest ładnie, no jest ładnie, no jest ładnie i co z tego, że jest ładnie, jak, kurde, o czym jeszcze piłem, o Jezus Mario, ja cię kręcę, jak ja się odzwyczaiłem od takich tych wszystkich jazd dalekich i innych dziwnych rzeczy, no to jest jakaś masakra normalnie. Słuchajcie, co to jest? Aha, to jest ta wieża jakaś. Tu jest jakiś Felix, dobra. Okej. Nie tam, tylko chyba tam. 820 km, no dobrze, to tam. Nie, weź sobie tak do góry trochę podejdź. I sru, 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 sru. I sru, sru, sru. I dwa. I jedziemy. Dwa miało być. Zajdź do czegoś. Szczelo, głupek leśny. Dobra. Metrów, dobra. Tu nic nie tego. No co? O, ktoś przyszedł. No co jest? Nie chcesz mi tu wziąć, a... dobra, tu. Teraz tu, okej. Okay. Teraz tu, dobra, okej,
Aha, a, bo tu jest wiocha. Dobra, okej, wszystko w temacie. Mnie to bardzo krzywdy raczej nie narobią. Nie wiem, do czego on tam strzela. Aha, do wioski strzela. Nie wiem po cholerę jaką, no, ale głupi jest, to niech strzela. Ci to mi akurat nie w najmniejszym stopniu niczym nie zawinili, ale jak już się bawić, to się bawić. Trzeba je skończyć, bo tam coś słyszę, że ktoś przyszedł. Chyba by się trzeba było jednak troszkę pokazać, bo chyba rodzinka przyszła. No więc chyba by się trzeba było troszkę pokazać. Tak, oczywiście, proszę Państwa, szanownego, zrobimy to dzisiaj tak. Dzisiaj będzie krócej. Nie, ja w ogóle jakoś jestem się zdechł okropnie. Więc dzisiaj będzie krócej, proszę Państwa, szanownego, za co, no przepraszam, ale zróbcie. No, siła wyższa nie da rady, choćby nie wiem co. Zapraszam na jutro na 19. Pozdrawiam bardzo serdecznie z okazji tego wakacji. Wszystkim tatusiom życzę wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego święta. I to byłoby na tyle i na wszędzie. Trzymajcie się zdrowo, bo ciepło już jest. I do usłyszenia do jutra. Cześć.